Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony BKI. Znajdujemy się oczywiście w mieszkaniu Waya i jest to mieszkanie w North Point chyba, bo ponieważ to w centrum jest dużo, dużo ładniejsze. Okej, włączymy oczywiście monitoring, ponieważ zrobiliśmy sobie parę miejsc, bodajże trzy chyba, w których możemy teraz połapać tych przestępców. Zrobimy to bardzo szybko, prawda? Trochę ekspo dla policji wpadnie. Następnie wpadniemy sobie do klubu sztuk walki, a potem już pójdziemy po prostu dalej robić misję, prawda? Jakieś drobne. Oczywiście osoba, którą podejrzewaliśmy, została downa i się nie przestała ruszać. Oj, czy połączenie sobie znowu stopy przez przypadek? Okej. Mamy tu 10 kap, dodatkowo weszło do ekwipunku. Ok, włączmy sobie jeszcze raz telewizor i załatwmy North Point. Te dwa miejsca bodajże, które tak, jeszcze mamy dwa miejsca, które musimy zrobić. To są te dwa miejsca przy wyścigu bodajże, które zrobiliśmy. Kim jeszcze się zajęć, nie mam za bardzo pojęcia, czy to ten, czy ten. Czyli zakładam, że ten, no, oni zawsze wyglądają podobnie. A ja na kogoś innego nakieruję i przytrzymam na nim. Chyba to nie ma znaczenia, tak? Znaczy to jest na pewno ten typ, ok. Na to wygląda, wybaczcie, tak sprawdziłem, bo nie wiem, nie pamiętam jak to wyglądało, czy to po prostu przypadkiem było, czy co. Ale skoro tak, to zbieramy tego gościa i został nam jeszcze jeden zaułek. Również w North Point, czy w Central to już było. Sekundka, bo nie zwróciłem uwagi, wybaczcie. Nie tak. Przycisk. No. Otwórz się panel monitoringu w North Point, tak. W Central mieliśmy ten pierwszy. Ok, oczywiście boisko. Powiedziałbym, że ludzie gwiazdę sobie daruje, bo nie mają sofy. Wskaż dostawcę. Nie wiem, może to on. No to wygląda przynajmniej póki co. Ja przytrzymam na tym gościu, to coś się zmieni? Sekundkę. Okej, czyli to na pewno ten gość. Ja tak sprawdzam, wybaczcie, pominąłem razem, oni wszyscy są tacy sami, teraz zauważyłem dopiero. Zobaczcie, tylko koszulkę można zmienioną pod tym. I wybaczcie też za jakieś dźwięki słowa, ale zapomniałem oczywiście wyłączyć przeglądarki standardowo. I zawsze mam ją w tle po prostu, a nie mam takiego monitora, na którym mógłbym sobie ją wyciszyć na szybko. Czy też właśnie sprawdzić, ile nagrywam. Tego ma ten mój wspaniały stoper. Okej, level up u policji, czyli idziemy oczywiście w to drzewko na dole. Tak, to jest bardzo spoko, przyda nam się. Zarówno wobec policji, jak i wobec naszych przeciwników. No i potem zrobimy ten klucz do bagażnika, prawda? Szybciutko. Okej, gdzieś tu powinien być rewolwer, co to będą. Tutaj powinien być? Nie. Okej, myślę, że tego zostawiłem. A widzę, że coś się jednak porestowało tutaj. Gadają sobie tam jakiś tam pierdoła głupich. Nic ważnego. Ok, bierzemy tego GX-300 naszą. Wspaniałą. I jedziemy do sztuk walki najpierw przede wszystkim. Zobaczcie dwie chyba nefertowe statuetki, które mamy. O cholera, bo jakoś przejechałem. Proszę oczywiście moje radio ulubione. Wow, dobra, to było dość niebezpieczne, ponieważ prawie żeśmy się zderzyli najpierw z autobusem, a potem z innym motocyklistą. Oczywiście zostawiamy tu nasz motocykl i wchodzimy. I found one of your statues. Tiger. Ah, oh, the tiger. Did you enjoy your time in the States? It was all right. To have two homes is to have two souls. So they say. What if you never feel at home anywhere? Then I think you must guard your soul carefully, so as not to lose it. To są takie bardziej te mądrości mnichów niż tamto, co zostało wyolbrzymione w tamtym. No tak, ja mówię, dwie statuetki mam ze zwrotu. Niż to, co zostało wyolbrzymione w tamtej świątyni podczas ostatniego odcinka, prawda? Ja może kojarzycie, jak szliśmy czarną orchideę. Kiedy dzisiaj będzie trzeba w ogóle zrobić krótszy. Prosty cios. No i dobra, i teraz będzie trzeba ich pokonać standardowo. A nie, jeszcze jeden. Raz to musimy zrobić.
No i teraz już na pewno, no właśnie. Mech. Szybciutko postaram się ich pokonać. A w ogóle żółty pas ma, więc chyba nie jest to za dobre. W sensie żółty pas jest chyba taki jeden z niższych, jak mi się dobrze wydaje. Okej. Okay. Oczywiście zaraz jeszcze raz wejdziemy. O, od razu nam podstawimy mocarzyk w odpowiednie miejsce. Okej, okay, fajnie. Ale... Okej, okay, właśnie, chciałem to pominąć. A co jest, czemu nie może... O, no możemy już wejść, tak? Jadę tę zapłatkę dokładnie. Dla mnie to jest koza, bardziej. Zostało przetłumaczone jako owca. Damn straight. I wonder, is the past something we can defeat? Or is it something we simply come to terms with? Dla mnie nadal to jest koza, albo bardziej baran jakiś, a nie owca. Ale jak to woli. O, ciekawe. To będzie coś fajnego. Wydaje mi się, ale nie lubię właśnie tych wszystkich ciosów z F, bo niestety mnie denerwują, prawda? Bo ja nigdy po prostu ich nie robię. Okej, okay, oczywiście tak robimy. O, bardzo fajne. Pewnie o tym zapomnę, bo będę to robił przypadkowo. Okej, okay, oczywiście. Szybko ich pokonujemy, żeby już nie marnować odcinka. Przecież my byśmy im połamali nogi normalnie. Tylko tego gościa mam z zielonym pasem, więc chyba jeszcze... Nie, chyba lepiej trochę. Tak, to jest zielony pas czy czarny? Ale ciężko mi powiedzieć, czy to jest ciemno-zielony czy czarny. Ponieważ jest tak kolorystyka dobrana, że sam nie wiem, naprawdę. Okej. Okay. Wszystko poszło? Wszystko. Okej. Okay. Brakuje nam jeszcze raz, dwóch, trzech, cztery, pięciu, sześć statuetek. Tam jest całkiem nieźle. W sensie połowy już chyba znaleźliśmy, jak się nie mylę, tak? Dobrze mówię? Połowę? Brakowało 12 czy 11? Nie pamiętam, mniejsza. Dobra, lecimy w takim razie teraz do... Znaczy jedziemy w sumie bardziej niż lecimy. Na ślub. O, czyli to już jest ten moment. Ja powinienem był zmienić muzykę, żeby było bardziej klimatycznie, jest dobrze. Bo mamy 280 tysięcy, czekajcie. Pozwólcie, że sobie zajrzę tylko pod tabem. Czy gdzieś po drodze może nie mamy... Jest. Oj, w ogóle to jest misja nawet. Więc pojedziemy do tego dealera samochodów. Wybaczcie, ale chciałbym najpierw sobie kupić fajne auto. Tutaj do gry. Następnie pojedziemy zrobić misję poboczną i dopiero na ślub, ponieważ chcę jeszcze rozpoczynać niepewności tych osób, przynajmniej które nie grały w tą grę. Sleeping Dogs'y oczywiście. I następnie... A po prostu są dwa zaułki. Nie wiem, czy ich nie zrobiłem przypadkiem przy okazji. I dopiero potem... Dopiero potem się... okej, okay, prawie przeciw myszy. Okej, okay, nie udało mi się. Żyjewka. Okej. Okay. Wybaczcie, trochę ich tutaj jest. Dosyć sporo, sporo nawet, bo ich jest... W sumie wszyscy, cała szóstka jest tutaj. Na raz, albo i siódemka? Szóstka chociaż. Tak, szóstka. Tylko albo aż. Mniejsza. Ja chcę was jeszcze poczynić trochę w niepewności, prawda? Chociaż do końca odcinka. Ale będzie łatwy tytuł jak na ostatnie odcinki. W sensie ostatnie odcinki będą łatwe do zatytułowania, ponieważ no tak, poznajemy wujka po, jest ślub, prawda? Czyli bardzo, bardzo proste. Cholera, niedobry przycisk, wybaczcie. Podwójna kontra. Znaczy, mogłaby mi wyjść, gdybym to zrobił dobrze. Okej. Okay. Szybko ich pokonajmy, no. Tutaj oczywiście się chcieli kopnąć nawzajem. Okej. Okay. Wszyscy uciekają. Poziom reputacji jeszcze nie wzrósł. Kurczę, bardzo niedobrze. Tak niewiele brakuje. Okej, okay, po misji raczej tej... Po misji pobocznej raczej wzrośnie ten poziom reputacji. Okej. Okay. 0, 1, 2, 3. Nie. Mogłem się powtarzać. Dobra, to ten sposób i tak, tak naszło. Czyli tak i tak
Mnie trzeba zrobić choćby odruchowo, prawda? 7, 8. No tu 7, tutaj 9, koniec. Gdyby się dało powtarzać, to prawda, nie wszyscy może by pomyśleli o tym sposobie, ale widzę, że skoro nie mogą się powtarzać, to i tak, że będzie musiał wykorzystać ten sposób, który ja robiłem. Czyli w sumie ta minigierka jest na pewno na cholerę, nie? Czekajcie, tam gdzieś to jeszcze był jeden zaułek, nie? Nie wydawało mi się. Może tutaj w tym parku, bo mniejsze, skoro aktualnie nam nie chce to podrzucić tego, to jedziemy znowu do dealera. Dalej. Co jeszcze, czemu mi nie chcę pokazać? Halo? Okej, okay, dobra, pokazałem już trasę. Spoko, jedziemy. O, jest ten zaułek. Dobra, nie, dobra, walić go, trudno. Albo... Dobra, zakręcę w takim razie, szybko tam się przeskoczę. Kurczę, podoba mi się ta piosenka. Bardzo. Będę się kiedyś soundtrack zgrać z tego. Choćby na MP3 po prostu. Bo tak, są jeszcze ludzie, którzy korzystają z MP3, na przykład ja właśnie. Po prostu jest fajna, wygodna, mała dosyć. Kładka dla pieszych. A przynajmniej na szczęście tego nie robiłem. Dobra, bo to jest pełno tych kładek dla pieszych. A tak, bo w tamtym, przy tamtej był automat tutaj. Tak, nie ma to jak zwracać uwagę na szczegóły. Cholera. Ej, cholera, znowu F-kę trzeba było zrobić. Okej, okay, ale zostawiam nam fajny motocykl może dzięki temu. Okej, okay, najpierw kopnąć go, a teraz trzeba się wyrwać. Tym wszystkie myszy. W ogóle fajne są takie minigierki podczas bitki, prawda? Jest jakieś urozmaicenie, którego się chyba nie widzi aż tak często w grach. Przynajmniej mi się tak nie wydaje. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Znowu się przeglądarka odezwała niestety. Postaram się, aby uniknąć tego już w kolejnych odcinkach, prawda? Okej, weźmy jednego gościa i rzućmy go do budki. A, nawet są dwie budki, więc spoko. Nawet lepiej dla nas. Mek, jeden. Ciebie złapię, czy nie? Tak, złapię go. Super. Myślałem, że to jest ten cięższy, bo właśnie na jego mięśnie, ale na szczęście nie. Okej, okay, i ostatni ten typek, którego już pobiliśmy, znaczy obiliśmy trochę wcześniej. No i Mek, poszło wszystko łatwo, pięknie. Przy okazji wzrost reputacji. Bardzo spoko. Fazo twór. Ah, hello, Mr. Shen. Your vehicles are all good to go. Give me a call if you need something. No właśnie. Teraz chyba będziemy mogli sobie po prostu auto od tak wziąć, przywołać, że tak powiem w cudzysłowie. Chyba, że to nie o to, że to nie ta gra, prawda? 3. Mek. Okej, okay. Dwójka z trójką, powiedzmy, że je zamienimy na razie. Tutaj damy czwórkę i piątkę. Okej, okay, czyli dwójka może być tutaj. Trójka może być tutaj. A piątka może być tu. Ja tutaj dam szóstkę na razie. O Jezus, na razie. Ej, ja już naprawdę nie wiem, tutaj piątka, tutaj siódemka. Tutaj musi być dwójka, tutaj trójka. I mi się teraz popieprzyło wszystko, wybaczcie. Okej, okay, dziewiątka. Popieprzyły mi się te, na którym miejscu już były, na którym nie. Było blisko i bym to spieprzył. Okej. Okay. Motocykl fajny jakiś. Mi się podoba. Okej. Okay. Wow, ale zarzuca nim, fajnie. Jest. Szkoda, skończyła się ta fajna piosenka. Oj, ups, nie tym przycisk, wybaczcie. Kapsztoka kliknąłem zamiast taba. Jedziemy do dealera. Oczywiście samochodu. Jak wcześniej mieliśmy w planach. A ładnie się driftuje. Przecież nie wydaje mi się, w sensie wydaje mi się jakby wolniejszy od tamtego, może się mylę. Mam nadzieję, że się mylę, ale już nie, chociaż mam nadzieję, że się nie mylę, bo jeśli tak, to znaczy, że przestałem czuć tą fajną prędkość, to będzie niedobrze wtedy dla nas. Znaczy dla nas, dla mnie. Przestanę się cieszyć z jazdy motocyklem w tej grze. Nie no, wydaje mi się wolniejszy mimo wszystko. Okej, okay, to jest oczywiście ta od tej firmy ochroniarskiej chyba, tak? W każdym razie od tej firmy, która tam prowadziła ochronę, która nie zapłaciła, ale daruję sobie na razie ich zbieranie, nie chcę się po prostu tego robić, prawda? Oj, budka techniczna, jakaś szkoda, że ją zniszczyłem. Okej, okay, to jakieś ładne auto w ogóle wyjechało.
Oczywiście przelecimy jeszcze 500 metrów, bo się rozbiliśmy kogoś, tak? Się zbiliśmy z kimś, tak? Super. Inteligentna wypowiedź, nie ma co. Okej, okay, okej, okay, tutaj byliśmy. To jest tam to miejsce, gdzie jest właśnie ta sofa, gdzie mówiłem, że tutaj znowu mamy gościa z sofą. A to co? A, to jakieś ziomki. Ktoś chciałby mnie pobić, co? Okej. Okay. Złapię go. Szybko go obijmy. Skopiemy go jeszcze dodatkowo. Okej, okay, już po nim. Jeszcze dwóch zostało. Mam nadzieję, że za to jakieś punkty dostanę, w sensie skopanie ich. Bo oni tutaj grozili naszemu gościowi chyba. Naszemu znajomemu. Sekundka, a może zrobię to? Okej. Okay. Dobra, twardy ten gościu, w sensie nie daje się obić łatwo. Okej, okay, kontra w końcu weszła. O cholera, pobiłem tego gościa przez przypadek. Gdzieś tego ziomka, co tutaj stał. Gdzieś tego cywila. Ja może dajmy mu się uderzyć, co? Co się... Na kontrę właśnie, o to chodziło. O cholera, dostałem teraz mocno. O nie. Serio, padłem? Czy się umarł od tego? Dobra, kappa. Nie, bez jej, tylko że dostałem w North Point teraz. Nie, no ja pierdzielę. Jestem w North Point znowu. Dobra, szybko trzeba ukraść jakieś auto ładne, fajne. To się może przydać do jazdy. Nic nie widzę. Jeszcze to jest policjant. Pięknie, po prostu. Okej, okay, 14 tysięcy straciłem. Pogrzało mnie chyba. Dobra. Najwyżej nie będę się po prostu już dawał w te. W bitwy takie. To jest sensowne. Jezu, jak jestem daleko teraz. No nie, najgorzej. Ja się tylko do dealera podjechać, dobra. Nie tak? O, czekajcie. Lambo. To jest Lambo, czy coś bardzo podobnego, mniejsza? I tak to chcę? Nie, dobra, to jest Lambo. O cholera, dobra. Zauważyła mnie policja, ale trudno walić ich. Miałem sobie... No, ale... Daj mi tej. I tak chcę sobie tej dać tą... trasę. Zgubię ich raczej na tym odcinku. Mi się wydaje. Bez większych problemów. No i poszło szybko, jak wspominałem. A, jakieś dziadostwo leci w ogóle. Radio. Age Club, World, Ninja. Jest Roadrunner. Chciałem powiedzieć, że sam wiesz, jak skądś kojarzę, to jest tylko pojedynczy riff chyba. Nie. Okej, znowu mi zniknął z jakiegoś powodu znacznik. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje ostatnio. No, fajne autko, nie ma co. Fajnie się rozpędza. Okej, chwilę jeszcze raz. Nie, escape, tylko tab. Proszę. Okej, trochę przejechałem w sumie. Nie, okej, dobrze jadę. Chyba w lewo, tak, pewnie w lewo się tutaj skręcało. Tutaj tak. Teraz spróbuję się szybko tam dostać, po prostu zakupić te auto fajne jakieś, jak są. W ogóle jakiekolwiek dostępne. Interesujące, mam nadzieję, że jest klasa A oczywiście. I... A co nie przejedziemy tych ludzi, czemu nie? To jest jedyna logiczna rzecz na razie do zrobienia, w moim odczuciu. A, on został sam już teraz, lol. Okej, dobra. Szybko wyjdźmy i go pobijmy po prostu już. No, spróbuj uderzyć. A, już po nim. No, to szybko poszło. A, oczywiście nic nie dostaliśmy. A mamy tę misję poboczną przy okazji, więc... Zaraz sobie do niej skoczymy. A najpierw kupmy jakieś fajne auto, mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. B... C... Klasy D, naprawdę jest to jakieś gówno. I to jeszcze kosztuje 270... Mi się wydawało, że im wyższa klasa, tym niższa literka, w sensie, tym bliżej początku alfabetu, no okej. Okay. Nie, chyba dobra, mam rację, kurczę, to nie może być. Nie, klasy C czy co? Niższą cenę. Nie, dobra, to jest dziadostwo przecież. Nie, dobra, jak będzie lepsza klasa, to wtedy kupię.
To może coś kupię, albo jakiś motocykl by się przydał fajny. Chyba są motocykle wyższej klasy, prawda? Chyba mam rację. Dobra, czego on chce? I just finished another race. I'd have won, but Big Nose Chan cheated. He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. Will you teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Oczywiście chyba znowu mamy zniszczyć właśnie. Aha, zanim odjedzie, no to dobra, spoko w sumie. Kurde, ale trochę daleko jest, 700 metrów, niedobrze. Czym sobie wybrał misję. Najwyżej potrzebam was jeszcze jeden odcinek bez ślubu. No mi się przyłączyło na Real FM, nie? No wiadomo. Kurde, fajne to autko. Podoba mi się, w sensie to jak się nim jeździ, prawda? O cholera, jak policjant zawijałem, Jezus Maria, przecież to kiedyś jeszcze od razu bym nie zgarnął, nie? Masakra. Dobra. 300 metrów jeszcze. Szybko zakręcamy. I już jesteśmy prawie przy tym gościu. A nie, okej, on nie odjeżdżał jednak. Miałem nadzieję, że naprawdę on tym głównym jechał. A oczywiście klucz do kui trzeba znowu zniszczyć. Przecież to auto jest moje, to jest klasa najgorsza, chyba największe dziadostwo. Klucz do kół i zniszczymy mu ten samochód. Szybko niszczymy po szybach najlepiej. Don't you know that's how he makes a living? Cholera, trochę mnie obili, niedobrze. Muszę się lepiej bronić. Oni po prostu tak bezsensownie atakują, no. Znaczy chodzi mi oczywiście o tych, w tym wypadku tylko o tych przeciwników naszych. Trzeba by nam się jednak jakaś broń biała, prawda, przy sobie. Nie wiem, czy to się da w sumie jakąś kupić. Nie jestem pewien, chyba nie. Ale może jednak. Po prostu może o tym zapomniałem, tak jak gdzieś się zapomniałem o zmianie na przykład stacji radiowej i tak dalej. Okej, okay, szybko wchodzimy. Mam już jeszcze 9 minut, a chciałbym zrobić tą misję ze ślubem. Halo? Okej, okay, MK. Okej, okay, 500 metrów zaledwie. Zaledwie, no jak na taką misję to oczywiście zaledwie. A może na trochę długo potrwać, znowu będzie pewnie przyciągnięty odcinek, znowu nie będę miał 30 minut, jak bym chciał. Okej, okay, jesteśmy na szczęście już bardzo, bardzo blisko. To jest w ogóle sklep z ciuchami. A, to mamy sobie naleźć, sobie naleźć, mamy kupić ciuchy, tak? Dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? Mniejsze, dobra, zobaczymy. Jeśli tak, to na szczęście będzie drobna rzecz tylko. A nie, odbierz garnit. O nie, to się zaczyna ta długa misja. Jasny gwint, niedobrze. Więc trzeba potem pojechać na ślub sam sobie, nie? See you again soon. Bye bye. Tak, w ogóle podoba mi się. Bardzo ładnie jest ten biały. Biały garnitur. Smoking. Przecież jak się to nazywa. Okej. Okay. Tam będzie jeszcze też misja poboczna, oczywiście to jest nasze mieszkanie w tu jest nasze mieszkanie w North Point. W Central. Okej, okay, ale na szczęście jest następny punkt bardzo, bardzo blisko. Tak więc zaraz się tutaj dostaniemy. Wiem, że potem będzie tam mnóstwo policji, jak będę jeździł. W sensie już po ślubie, po wszystkim. Jakieś 7 minut nam zostało około, albo mniej trochę. I'm so happy you can make it. Congratulations. Peggy, you look stunning. Thanks, Wei. You both must be very happy. Yes. The best day of your life, so they say. You know what? They're right. If you say so. Oh, Uncle Paul, welcome. My guest of honor. I'm happy to be here. It's nice to see someone who wants to be a good family man. Not enough of that nowadays. Hi. You look absolutely lovely, my dear. Thank you. Almost as lovely as your mother-in-law. Oh, and Mrs. Chu, I expect the food to be... Wait. Fantastic. I got a case of the chairman's favorite wine in my car. I forgot to bring it in. Do you mind grabbing it and making sure they know it's for him? I'm gonna make sure he gets inside, okay? Ale że się czepia, a nie powinno być, zapomniałem jej zabrać, nie zapomniałem ją zabrać. Ma skrzynkę, prawda? Nie, czyli jej chyba.
powinno się, znaczy nie wiem, czy to nie jest, czy słucham bardziej poprawnie po polsku. W sensie, wiem, że tłumaczenie tłumaczeniami, prawda, jest takie rzeczy się zdarzają, ale... Chyba nie powinno tak być. Zaczyna się właśnie, no i rozbił oczywiście całe wino. I zaczyna się właśnie to, o czym mówiłem. Czyli ta... Ostra akcja. O, Jackie, oczywiście. Widzicie, krew, ludzie. Krew, ludzie, tak. O, w ogóle to jest właśnie bardzo ładnie pokazane tymi zielonymi, płachtami jest pokazane, tak jak mówiłem, green screenami, jest pokazane miejsce, w którym możemy się wspiąć po prostu. Kurczę, coś zacząłem mówić, zgubiłem to od myślenia znowu. Rozbił wino, coś tam zacząłem mówić i zgubiłem się znowu. A no tak, teraz się zaczyna ta akcja, o której mówiłem, która będzie dosyć smutna również. Pełno trupów i psioki zaczyna się mścić. Za masakra. Gnoje nic więcej po prostu. Okej, 4,5 minuty około. Ale nie zdążę tego zrobić po prostu w czasie, w którym sobie wyznaczyłem, prawda? Standardowo. Oczywiście trochę pobrudzimy przy okazji. I łamana noga, super. Okej, szybko. Zbieramy ich. Może jakąś F-kę? Oła! To musiało boleć. Okej. Szybko złapać. A, chciałem go złapać. A nie, już. Okej. Jeszcze szybko biegniemy na. Aha, nie, jeszcze nie żyje, okej. Dobra, bijemy go. Bity? Dobra, w końcu. Udało się. Czyli wszystko połamane, porozbijane. Pełno krwi. Okej, kontra. Tego gościa z tasakiem bym chciał jak najszybciej zabić, bo on może nam tutaj dość sporo szkód wyrządzić. W sensie nie zabić, tylko unieszkodliwić, prawda? Okej, szybko zbieramy ten tasak. I od razu ich tniemy, no kurde. Nie ma co. W ogóle się dziwię, że jeszcze nie ma jeszcze tego garnituru poklejonego po tej takiej bitce, prawda? Ale to może jest kwestia tego, że po prostu możliwości kart graficzne tamte czasy nie pozwalają na aż tyle szczegółów, a może dlatego, że ja po prostu też nie mam na najwyższych ustawieniach graficznych tego zrobionego. Okej. Cholera. Trzeba szybko się tego pozbyć, gościa. Cholera, szybko. Chowaj się. Podnieś pistolet. Okej, zabiłem go. Na szczęście nie gościa. Dobra, sobie ranę. Czyli niestety nie udało mi się wykonać tego w 100% dla policji. Okej, znaczy dla policji w 100%. Znaczy gwiazdki, prawda, policji. O cholera, no widać, teraz jesteśmy we krwi dopiero. Okej, i jest właśnie to, o czym mówiłem. Winston! Shit! Oh god, Peggy! Get Peggy out of here. Cheek. She doesn't deserve this. Winston. Winston! Fuck. Oh, shit. Peggy. Got another one! Go on to your shit. To jest to, o czym mówiłem właśnie. To jest jedna z najsmutniejszych rzeczy, jaka mogła być. Także... O jest, usługa dostała downa, prawda? Oczywiście wystrzelamy wszystkich na sam start. Okej, wezmę chętnie ten pistolet maszynowy, bo się może przydać. Okej, jest przy okazji przeładowany. Cholera, nie mogę się tutaj ukryć. Okej, to jest beczka, za którą... Okej, dobra, to nikogo nie ma, nieważne. Jeśli głupio chciałem ukryć, bo myślałem, że tutaj ktoś będzie. Okej, wbijamy na kolejną salę. Okej, oczywiście... Właśnie. Wujek po... Dobra. Nie tak? Szybki kontrol, halo? Okej. Dobra. No ale strzelaj do niego, wej, halo. Jesteś downa czy coś? Dobra, szybko, ukryj się, no. Ukryj się! Jezus Maria. Znaczy, ten, jejku. Wej dostaje downa troszkę. Okej.
piękny rozrzut broni, nie ma co. Widać, że policjant, tak? Takie śmieszne żarty. Wybaczcie, musiałem. Jak widzicie, całkiem sporo destrukcji otoczenia też to jest. W sensie, no może nie jest to jakieś niesamowite, ale jest tego chociaż trochę. Okej, szybki reload. I walimy tego gościa. Okej, udało się. Chyba możemy już stąd uciekać. W sensie, ostatni gościu, który jest... A nie, okej, myślałem, że ostatni gość to jest ten, który goni wujka po. Jak widać... Jeszcze nie, okej. Teraz szybko musimy się dostać na schody. Żeby właśnie wujka po uratować. Zobaczcie, ile krwi plus na tym. O, statuetka, czy co to jest? Halo? Czemu ja ty... A nie, okej. Myślałem, że to statuetka, to tylko reflektor i... Przepraszam najmocniej, naprawdę. A, to jeszcze jakiś gościowa. A, to jest jeszcze jakiś. Widzę. Myślałem, ten cywil. Przepraszam. Ten cywil jeszcze dodatkowo tutaj wbiegł, jak idiota największy. O Jezu, niezdarność, no super, pięknie. Wspaniale, po prostu najlepiej. Ale nieważne, czego nie zrobił, nie miał już 3 gwiazdki mieć, to i tak zawsze mi wpadnie niezdarność. Okej, okay, a to jest jakiś inny karabin? Chętnie, o. Tak, karabin szturmowy z latarką taktyczną. Okej, okay, wbijamy tu. Okej, okay, myślałem już. Coś się stanie, w sensie, że zaraz trafimy na jakichś ludzi. Cholera, trochę tak jak mówiłem, przyciągnęliśmy. Oczywiście, magicznie nam się pojawił pistolet w ręce zamiast karabinu, który miałem szturmowego. Szybko uciekamy stąd. Jego draśnięcie. Oczywiście staram się ich zabijać jak najszybciej, prawda, żeby wujek poprzeżył. Wujek pano. Wiem, że to śmiesznie może brzmi. A zobaczcie, w ogóle w środku mieli ludzie karabiny, a tutaj mam już tylko pistolet tylko, nie? W ogóle kurczę. W ogóle psioki się zaczął robić takim gnojem, zobaczcie ten. Cała obsługa po prostu była, jest od niego, że tak powiem w cudzysłowie. Prawda? Gdzie oni są, bo ja ich nie widzę. A tam jest jeden, widziałem. Okej, na razie biegniemy z wujkiem po. Dobra. Szybko zabity. No, całkiem nieźle w sumie go wyprowadziłem, ponieważ chyba kiedyś pamiętam, że zawaliłem tą misję. Okej, a się zaczynasz. To jeszcze nie jest po koniec. Okej, szybko ogłuszony gościu. Jeszcze jeden. I tam jeszcze jednego widziałem. Tak? Nie, okej. To już chyba nikt od nich, a nie, tam jest ich sporo. Ale bierzemy już tego wujka pod do szpitala. Właśnie blisko był ten szpital względem tamtego miejsca. Względem tego kościoła, świątyni, nie wiem, w czym oni wejście za bardzo. And if anything happens to him, I'm holding Hello, you please? Personally responsible. Oh, thank God. Are we clear? Okay, okay. Moje naprawdę teraz zachowało zimną krew całkiem, ale już jest ponad 34 albo 65 minut nawet. Tak więc... okej. Okay. Szybko zrobimy, zostawiam sobie, zrobimy te ulepszenia. Raymond, oczywiście, spotkałem się w umówionym miejscu. Znowu będzie gadko od Raymonda, niestety. Raymonda, tak śmieszne żarty. A okej, okay, szybko się z nim pogadać. No nie, niedobrze, bo mi się przyciąga odcinek. Tego nie chcę. Stuck in traffic. It's Hong Kong. Fuck, Raymond. You think showing up for these things is easy for me? I know you've been through a lot, Ray. More than we have any right to ask. Now the wedding. It was a massacre, Raymond. A massacre. Winston was a Red Pole, sure, but his wife, he fucking gunned down his wife on her wedding day. We knew you would become personally attached, Wei. It's inevitable in an operation like this. And seeing something like that would be hard. Hard for anyone. It's war now. No, it's not. You're a cop, all right? Your job is to enforce the law. You can't remember that? I'll pull you out right now. Pull me out? Your job was to get close to Winston. Now, that's not much of a strategy anymore. Get close to? Open your eyes, Raymond. I am Winston now.
With him gone, I'll be taking his place. You want the chairman? I report to him now. You want the Red Poles? I'm one of them. That's what worries me, Wei. You're one of them. You want to give up the best undercover HKPD has ever had? Your best shot taking down the Sun on Yi? Exactly. We done? Yeah, we're done. W sumie troszeczkę Raymond miał rację mimo wszystko w tym co mówił. W sensie, że martwi go, że Wei się stał jednym z nich, ponieważ Wei się rzeczywiście zaangażował bardzo, bardzo emocjonalnie w to wszystko. No nie widać przemianę psychiczną Wei'a. Jeśli się budzimy w North Point, co mnie martwi, pewnie znowu będę miał cholernie daleko do kolejnego punktu. Ale, jak wspominałem, jest już naprawdę przyciągnięty ten czas, który miałem robić, a więc mam nadzieję, że wam się podobało. Tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia i na razie.